nowym filmie na moim kanale, ja w kolorach jesieni. Dzisiaj pomyślałam, że ubiorę tą bluzę, bo ta bluza właśnie będzie mówiła nam o temacie tego filmu. Słuchajcie, pojawił się trend na YouTube, na TikToku i na Instagramie. Jest to trend makijażowy Pumpkin Spice Latte Makeup. I pomyślałam, że ja również taki makijaż dla Was wykonam. Jestem bardzo ciekawa tego makijażu, bo w tym makijażu są cienie ciepłe. Ja, jak wiecie, bardziej lepiej czuję się w cieniach neutralnych, takich bardziej w brązach, a tu będą bardziej przebijały się odcienie pomarańczy, złota, więc zobaczymy, co ja z tych tutaj moich cieni wyczaruję, czy uda mi się taki makijaż dla Was stworzyć. Dziś również w tym filmie przetestujemy sobie moje nowości. Mamy tutaj bronzer, mamy tutaj róż i mamy tutaj rozświetlacz z firmy AA. Oczywiście rozświetlacz jest innej serii, ale przetestujemy sobie te wszystkie trzy produkty. I dziś również pierwszy raz przetestujemy sobie puderek z Max Factor Cream Puff odcieniu 50 Natural. Kto mnie ogląda, wie, że kupiłam go przez przypadek, gdyż ja używam puderku 05 Translucent, niestety zakup bez okularów, więc zobaczyłam piąteczkę, wydawało mi się, że to jest 05, ale dzisiaj będzie idealny moment na to, żeby go przetestować. Nie miałam okazji go testować wcześniej, więc w dzisiejszym filmie go sobie przetestujemy. Także moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, jaki wyjdzie mi dzisiaj makijaż, jak to tutaj dzisiaj ogram i jak wyglądają te kosmetyki na mojej twarzy i ten puderek, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Moi drodzy, na twarzy mam jedynie pielęgnację. Jak widzicie, lekkie zaczerwienienie u mnie jest. Katarek też się pojawił, właśnie przed chwilą kichałam i nagrałam dla Was przywitanie i musiałam jeszcze raz nagrać, bo się tak rozkichałam, że nie było końca. No jakoś tak mnie coś w nosie zakręciło, ale słuchajcie, trend jest na TikToku bardzo rozpowszechniony, bardzo dużo dziewczyn nagrywa właśnie makijaże Pumpkin Spice Latte. Ja wiem, że do tych makijażu można użyć brązy, można użyć również nude, nudowe takie w brązach właśnie cienie, ale pumpkins to jest, wiecie, pomarańcz. Moja bluza również dzisiaj jest pomarańczowa, dzisiaj specjalnie ją dla Was ubrałam do tego filmu i powiem Wam, że w tej bluzie czuję się dobrze, więc powinnam w tych cieniach również czuć się dobrze. Cieni pomarańczowych jako takich nie mam, ale słuchajcie, paletka Too Faced, jak wiecie, ona, te cienie w paletce wyglądają zupełnie inaczej jak na powiece i tutaj mamy takie odcienie Pumpkins, więc na pewno wykorzystam sobie któreś z tych cieni, ale słuchajcie, mam również cienie z Glam Shopu od Hani i ja mam tutaj paletka neutralna, ale słuchajcie, tutaj też mamy takie troszeczkę pod pumpkins odcienie są w tej paletce, więc coś tutaj spróbujemy zrobić. I słuchajcie, przepraszam, pierwsze co, ja chyba tym razem zacznę makijaż od oczu i mam tutaj przygotowaną taśmę. Chciałabym sobie tak, wiecie, wyciągnąć troszeczkę oko. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo jeszcze ani razu tak makijażu nie robiłam, więc zobaczymy. Oczywiście nadmiar kleju odciskam na dłoni, żeby tutaj za bardzo mi nie, wiecie, za bardzo nie ciągnęło po twarzy, żeby ten klej nie był taki za mocny. I przyklejam sobie taśmę, bo chcę właśnie te wyciągnąć sobie to oko, ale też, żeby mi się za bardzo nie obsypało pod okiem, chociaż nie mam podkładu, więc sobie to na pewno obczyszczę. No powiem Wam, jestem ciekawa, jak mi wyjdzie ten makijaż dzisiaj, jak te cienie się u mnie sprawdzą. Wy wiecie dobrze, osoby, które są ze mną od dawna, że ja najlepiej czuję się w takich cieniach takich neutralnych, więc
Zobaczymy, na pewno dzisiaj będziemy używać, kochani, bazy. O, i dzisiaj, słuchajcie, również przetestujemy, zachowałam opakowanie, przetestujemy sobie tą maskarę z Yves Saint Laurent YSL, jak kto woli, z użyciem bazy. Zobaczymy, jak ta maskara będzie wyglądała na bazie. Dobrze, ale moi drodzy, koniec gadania, ja już Was do siebie przybliżam, bo będziemy robić makijaż oka, więc zobaczymy, jak to tutaj u mnie wyjdzie. Te taśmy coś mi się odklejają, nie wiem, czy je dobrze przykleiłam, ale mam nadzieję, że tak. Dobrze, przejdziemy do bazy. I widzę, że tutaj mi jakiś nieprzyjaciel się pojawił, ale nie widzimy go, prawda? Nie widzimy. Wiecie, te dni. Baza będzie nam i ja ją sobie położę na całej ruchomej powiece. Tylko gdzie ja mam pędzelek do... O! Mam. I ja ją sobie na całą ruchomą powiekę rozłożę łącznie tutaj aż do brwi. Gdzie jest te moje... O! Wiecie co, ja sobie tutaj porozkładałam te cienie, to wszystko i nie mogę teraz nic znaleźć. I sobie tutaj podjadę aż pod brew. Bazę mamy i teraz ja tą bazę sobie delikatnie, słuchajcie, przypudruję, raczej położę ten jasny cień, żeby ładnie mi się wszystkie cienie tutaj na oku trzymały. Delikatnie sobie tutaj właśnie położę podług brwiowy i tutaj właśnie na ruchomą powiekę, żeby mi się już nie rolowała baza, ale ona ma to do siebie, że ona bardzo ładnie pod oczami, a czyli na powiece wygląda i cienie na niej ładnie się blendują. Sięgnę, słuchajcie, jeszcze, żeby bardziej rozjaśnić, sięgnę po cień z mojej paletki, tutaj ten najjaśniejszy. Ja Wam będę się starała wszystko opisać pod filmem. Wszystkie kosmetyki, które użyję w tym filmie, będą wypisane pod filmem. O, i jeszcze przeciągnę. Ten jest taki jaśniutki, ładny. Zawsze Wam to robię, zawsze Wam pokazuję, opisuję moje produkty, które użyłam, kosmetyki, więc zerkajcie pod w opis, pod filmem. Dobrze, i teraz po jaki cień sięgnąć? Wiecie co, może najpierw zrobię sobie, tutaj zacznę od zewnętrznego kącika, a później przejdę na załamanie powieki. I tak, sięgnę najpierw po te cienie z Too Faced i tutaj zajmę się tą szósteczką. I w zewnętrzny kącik najpierw zobaczymy, położymy ten cień. Może nawet go dam więcej. Nie wiem, czy mi się tu... Nie. Tak się wydaje, tak bije światło. Wydawało mi się, że zrobiła mi się dziura, ale to tylko tak bije... Tak, tylko tak bije światło, on się odbija. I wyciągam zewnętrzny kącik. Chcę tak właśnie sobie wyciągnąć dzisiaj te cienie. I na drugim oku robię to samo. Ojejku, widzicie, jaki to ciepły odcień. No, tak. Właśnie to jest to, że
Ja takie cienie rzadko, znaczy praktycznie w ogóle u siebie używam, no ale dzisiaj akurat jest okazja, a może teraz mamy w tym okresie taką okazję, żeby sobie te cienie przetestować. Także, no widzicie, tylko się trzeba przekonać. Dobrze, tu jeszcze sobie bardziej wyciągniemy. No powiem Wam, że mocny, ciepły cień. I teraz na razie będę się tą paletką tutaj posługiwała. Sięgnę po ten cień, tylko już wezmę inny pędzelek. On jest taki bardziej wpadający w brąz i jego tutaj sobie przeciągnę w załamaniu powieki, u mnie nad załamaniem powieki, bo wiecie, ja mam powiekę opadającą, więc to załamanie musi wyjść, iść wyżej i takimi kolistymi ruchami ja sobie ten cień będę tutaj blendowała. Taki on jest wpadający lekko w czerwień. Powiem Wam, że właśnie zupełnie te cienie inaczej wyglądają w paletce, a zupełnie inaczej przenoszą się na oko. Co mnie bardzo zaskoczyło przy pierwszym użyciu tych cieni, zobaczcie. No, pomału mamy ten Pumpkin Spice. I drugie oko to samo. No ale powiem Wam, bardzo te kolory są takie pumpkinsowe. No teraz nie wygląda to, nie wygląda, wiem, że teraz straszę, ale miejmy nadzieję, że ten makijaż się powiedzie. Dobrze, sięgnę, słuchajcie, cały czas sięgam po czyste pędzelki, sięgnę teraz po ten cień i jego sobie położę zupełnie w zewnętrznym kąciku oka. Jak na razie ta paletka idealnie się tutaj u mnie sprawdza. Ładnie właśnie te cienie wchodzą w ten trend Pumpkins. Te cienie mają właśnie takie idealne kolory wpisujące się w ten trend. W ten makijaż Pumpkin, może tak powiem, o. Więc zobaczymy, jak to mi tutaj do końca wyjdzie. Tutaj ten cień mocno rozblendowuję i staram się go tylko tutaj właśnie widzicie w zewnętrznym kąciku oka mocno blendować, nie dokładając. On jest bardzo mocno napigmentowany i drugie oko robię to samo. Co, muszę tu spojrzeć, bo jakoś brakuje mi światła z tej strony. O. Będzie to, słuchajcie, na pewno mocniejszy make-up, jak już możecie zauważyć, ale takich makijaży u mnie na kanale jest mało, takich mocniejszych, więc dzisiaj taki makijaż sobie zrobimy. I słuchajcie, wyżej chciałabym sobie to wszystko przeczyścić, mam taki większy pędzelek i sięgnę po te dwa cienie razem, albo nie, po te dwa. One są takie właśnie wpadające w beż, w nude i ładnie te cienie się tutaj wpiszą w ten właśnie makijaż i ładnie przeczyszczę sobie. Ale jeszcze, żeby zaznaczyć bardziej nad łukiem brwiowym, tylko szukam takiego mojego ulubionego pędzelka i sięgnę, słuchajcie, nie, już nie z tej paletki, już się tutaj posłużę paletką od Hani, tą paletką i wiecie co, sięgnę po cień Iskra. To jest taki tutaj ten cień. O, on jest taki lekki brąz, lekki pomarańcz.
Nie, to nie jest iskra, to jest kajmak. Przepraszam, iskra jest wyżej, ten połyskujący, widzicie? Nie wprowadziłabym was w błąd. Nie, to jest kajmak. Właśnie tak mówię, iskra, powinno się błyszczeć, tak sobie myślę. Dobrze, to jest kajmak. I na drugim oku zrobię to samo. Staram się, wiecie, żeby to wyszło dobrze. I teraz słuchajcie, sięgnę jeszcze po cień z tej paletki Coco. I sobie tutaj przed tym cieniem rozblenduję ten cień, przed tym ciemnym z Too Faced, tu na ruchomej powiece. I teraz, żeby to wszystko, słuchajcie, przeczyścić, puderek Varieté z Eveline, biorę czysty pędzelek, zupełnie czysty, i tu pudłkiem brwiowym, to jest taki właśnie idealny puder, słuchajcie, do czyszczenia takich i łagodzenia przejść przy takich makijażach. Tu już zbytnio zaczęło się robić pomarańczowo pod brwią, więc tu ładnie nam to wszystko się przeczyści. Dobrze. I wiecie co? Jeszcze sięgnę tutaj po ten jaśniutki cień i tym samym pędzelkiem, co kładłam ten, czyściłam pudrem, jeszcze tutaj podłóg brwiowy chcę bardziej rozjaśnić. O! I tu przeciągnę też do wewnętrznego kącika oka. I teraz coś przydałoby się takiego błyszczącego, więc sięgnę po Glitter Primer z NYXa i Glitter Primer nałożę sobie troszeczkę tutaj na ruchomą powiekę, ale w tym miejscu, nie w wewnętrznym kąciku oka, bo będę chciała właśnie w tym miejscu coś dołożyć świecącego i ja to sobie nałożę pędzelkiem. O, i tutaj sobie wklepię na ruchomej powiece, właśnie na środku, ten glitter primer. I tak. Tutaj mamy cieplak. Może tak wam pokażę, cieplak i tu są dwa cienie z Too Faced. I tak, na pewno do tego makijażu będzie bardziej pasował ten z Too Faced, wydaje mi się. Ten cieplak jest za bardzo taki pomarańczowy, chociaż jak pumpkins, to lecimy z tym. Ładnie, ładnie to wygląda. No powiem wam, w takich cieniach to mnie na pewno nie widzieliście, żeby to ładnie tutaj mi też błyszczało w wewnętrznym kąciku oka. To też glitter primer. Już nałożę, słuchajcie, jaśniejszy cień. Tej paletki będzie to ten pierwszy cień. Zobaczymy. Nie. Sięgnę po ten drugi. Jest lepszy, bardziej taki ciemniejszy. Tylko muszę sięgnąć po zupełnie inny pędzelek.
Wow, ale złoto nam wyszło. Wyszło nam złociście, pumpkinsowo, ale poczekajcie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze coś tutaj będę chciała zrobić, żeby to aż tak bardzo się tu nie gryzło. I teraz sobie to połączę, słuchajcie, czystym pędzelkiem te cienie. Jakby to powiedzieć, zobaczcie, tu już tak bardziej stonowanie wyszło, więc tu robię to samo. Ściągam folię i zobaczcie, jak pięknie się teraz to odcięło. O, bardzo ładnie mam to odcięte. Ja sobie tutaj jeszcze tylko na dole przeczyszczę. Dolną powiekę zrobię później, gdyż teraz przejdziemy do makijażu twarzy. I tutaj podkład, który użyję, będzie to mieszanka. Dzisiaj zrobimy sobie taką mieszankę i użyję podkład Maybelline 010 Superstay i Maybelline 055. Ja teraz jestem właśnie w takiej połowie tych kolorów. Jedne z lepszych podkładów, jakie miałam. Jestem zachwycona. Dobra, najpierw sobie tutaj to, co mam jeszcze końcówkę, rozłożę dyszkę, bo już mi się tam nie chce za bardzo nabierać i to razem rozblenduję. Piękne są te, słuchajcie, podkłady. Bardzo ładnie na oku wygląda, na twarzy wyglądają. Takie rozświetlające, delikatne. No, naprawdę jedne z lepszych podkładów, jakie miałam. Takich lżejszych, bo też wiecie, że ja bardzo lubię podkład z Catrice, a on już jest taki troszeczkę cięższy, taki bardziej kryjący. On jest idealny na właśnie te chłodniejsze dni. Chyba dzisiaj dokleimy sobie jakieś może kępki albo może półki, bo tutaj się aż prosi coś przy zewnętrznym kąciku wydłużyć. Dobrze. Włosy mi wypadły. Poczekajcie, poprawimy włosy. Może sobie zepnę. O, jest zupełnie tutaj, żeby było mi wygodnie. No dobrze, i teraz korektor. Korektor niezawodny oczywiście. Rimmel Multitasker. Delikatnie. Taką naprawdę znikomą ilość. Widzicie? I jeszcze oprócz tego Multitasker Maybelline w odcieniu 05. To jest taki odcień brzoskwiniowy, delikatny, że fajnie nam tutaj tą różowość, zaczerwienienie pod oczami koryguje i jego też niewielka ilość i gąbeczka tym razem już taka mniejsza i blenduje. Zobaczcie, już jest to ładnie zakryte i tutaj to samo. I wiem, że było kiedyś nakładanie, słuchajcie, takich trójkątów pod oczami. Teraz już tak nie jest. Już teraz każdy nakłada jak najmniej, żeby było właśnie jak najmniej tego korektora. Wówczas lepiej to wygląda. I tu już tą gąbeczką drugą stroną.
korektor jeszcze mi nie zastygł, więc chcę wykorzystać go jako bazę, więc już tutaj pójdą mniejsze pędzelki troszeczkę do tego makijażu i również sięgam, słuchajcie, po ten cień, który szedł w załamanie powieki górnej i tak na sam czubeczek pędzla na dolnej powiece. Tak, schodzę więcej w dół, widzicie, tak przeciągam bardziej w dół, tak jakby powiększam tą dolną powiekę i na drugim oku robię to samo. I teraz taki mniejszy pędzelek i sięgnę tutaj po ten cień i jego jeszcze wymieszam właśnie z tym, tak jak to było u góry i się i te cienie położę jeszcze niżej. O, żeby podkreślić tą dolną powiekę. I teraz słuchajcie, sięgam po cieniutki, mały pędzelek, taki ścięty i tutaj po ten cień i chcę sobie tak przy samej linii rzęs zrobić takie delikatne kreseczki, ale takie, żeby tylko podkreślić rzęsy. I tu połączyć z górną powieką i na górnej powiece też tu delikatnie sobie podkreślę tym cieniem rzęsy. Tutaj tylko, słuchajcie, tu w zewnętrznym kąciku oka. O, tak mocniej. I na drugim oku to samo. Rzadko robię eyelinerem kreskę, bo u mnie to tak jakoś, no nie wychodzi mi. Przyznam się bez bicia, mi to nie wychodzi. Ja mam opadającą powiekę i te kreski jakoś tak mi nie chcą zawsze wyjść. Dobrze, sięgnę po czysty pędzelek i sięgnę teraz po czyścik i sobie jeszcze tutaj utrwalę w jednym czasie korektor, ale też przeczyszczę. Widzicie co, tak pomyślałam teraz, że wezmę czysty pędzelek i sięgnę po ciepły bronzer, który mam. Po bronzer z Catrice. On jest taki mocno napigmentowany i jego sobie jeszcze tutaj przeciągnę. O, to jest to. Nad tym właśnie moim zrobionym załamaniem. Tak, to jest to, o co mi chodziło. I tu robię to samo. Tak naprawdę niewielką ilością. I zrobię to samo na dolnej powiece. I troszeczkę, słuchajcie, rozblendowałam tą kreskę. Dobrze. Dojdą rzęsy. Mam nadzieję, że ten makijaż będzie fajnie z rzęsami wyglądał, bo teraz jest bardzo mocny, jestem blada. Ale przejdźmy do tych kosmetyków i mamy tutaj bronzer, rozświetlacz i róż. Jestem bardzo ciekawa, powiem Wam, że bardzo długo na nie czekałam, więc zobaczmy, jak to wygląda, to się przekręca, czy... A, dobra. To się przekręca i wydusza. Mhm, widzicie? I teraz tak, ryzykujemy, a co? Ładny ma pigment. Teraz się zastanawiam, czy go gąbeczką
robić, troszeczkę tutaj na nos damy, jestem kropkowana, czy pędzlem, dobra, spróbujmy gąbeczką. Ładnie się rozprowadza. Ładny ma kolor. Podoba mi się. Naprawdę. Zobaczcie. Ja go tak naprawdę, słuchajcie, położyłam delikatnie, bo nie znam tego odcienia. Jak widzicie, świeży produkt. Ale jego można naprawdę spokojnie dać więcej. Na nosie też ładnie się rozprowadza. Bardzo ładny kolor, bardzo fajny bronzer. I wiecie co, zamiast tych kropeczek to wydaje mi się, że spokojnie można zrobić kreseczki. Ale ładny. Ja sobie, słuchajcie, jeszcze troszeczkę tutaj dodam. Znowuż mi się kamera rozłączyła, ja wiem, ten film będzie miał chyba milion minut, ale przy takich filmach makijażowych zawsze mi troszeczkę więcej czasu schodzi, zresztą wiecie, no te oko było robione. Wybaczcie mi ten czas filmu. Super jest ten bronzer. I tu resztką sobie jeszcze przeciągnę na dół. Wow. Dobrze. Róż. Róż, jak wiecie, nie jest tej samej serii, co ten bronzer. No, ale zobaczymy. Przetestujemy sobie też ten róż. Zobaczymy, jak on się tutaj, jaki on w ogóle ma odcień, bo to jest taki róż. A okej, okay. I on ma taki aplikator, bardzo bezpieczny, bardzo bezpieczny. Jego sobie, słuchajcie, również nałożę gąbeczką. O, dobra, drugą stroną rozblenduję. Ale ma ładny taki dziewczęcy kolor, piękny. Może nie ten produkt, o który mi chodziło, ale został kupiony, ale jest ładny, podoba mi się. Na pewno nie omieszkam kupić sobie z tej serii drugiej, ale powiem Wam, ten jest naprawdę ładny. Ładnie można go, słuchajcie, rozblendować. Taki dziewczęcy ma kolor, takich, słuchajcie, rumieńców nadał. Podoba mi się, podoba mi się. No i mamy rozświetlacz. Zobaczymy, jak ten rozświetlacz będzie wyglądał. Jego też się chyba najpierw odkręca. Tak, bo to jest to samo. I wydusza. I też świeżutki produkt. Więc... A zrobimy takie kreski. O, i na nos rozświetlimy. I tutaj użyję, słuchajcie, tej gąbeczki. Wow, bardzo ładnie wygląda i bardzo ładnie się rozprowadza, ładnie to wygląda, wiecie? Taka fajna baza się stworzyła, dobrze. Przechodzimy do pudrowania, puder Cream Puff, to jest taki odcień, więc on jest jaśniejszy od tego, który ja mam 05 Translucent. Zaraz Wam pokażę ten Translucent. Już tutaj mam go też, słuchajcie, końcówkę. Widzicie? One się różnią odcieniem. To jest Translucent, to jest ten 05. Nie 05. Translucent 05, a ten jest 50 Natural. Ale powiem Wam, ładny ten odcień pudru. Przy takim makijażu bardzo ładnie wygląda. Tak naturalnie. Bo jednak ten translucent, on dodaje mi koloru. Także widzicie, kupiony może w ciemno, przez przypadek, ale jestem zadowolona z tego koloru. Bardzo mi się podoba. Właśnie do takich makijaży wygląda bardzo ładnie. Wow, dobrze. Teraz wykończę szybciutko twarz. Bronzer z Catrice.
got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt at home for good. Róż, który użyję, mój niezawodny, lubiany, ulubiony Fit Me Maybelline, też taki właśnie bardziej brzoskwiniowy, piczowaty, więc idealnie do tego makijażu będzie pasował. Już mamy mocne oko, więc tutaj wiecie, delikatnie już podkreślam te policzki, ale powiem Wam, że idealnie ten róż z tym kremowym tutaj ładnie wyglądają, ładnie się pokryły. No i moi drodzy, przechodzimy do maskary, maskary YSL, i ją oczywiście będę używać na bazie, więc sobie już podkręcę moje rzęsy. Poczekamy chwilkę, a rozświetlacz, jaki sobie dzisiaj użyję, będzie to Paese. To jest bronzer. Dobra, mamy rozświetlacz. O. I już sięgam po pędzelek i widzę, że mryga mi bateria. Dość długo nagrywam, więc za chwilkę ją wymienię, ale jeszcze tylko zobaczcie, rozświetlacz. I mieszam te dwa kolory. Tak wygląda ten makijaż z rozświetlaczem. A teraz, moi drodzy, pozwólcie, że szybciutko wymienię baterię i już do Was wracam, będziemy testować maskarę z YSL. No dobrze, bateria wymieniona, więc maskara. Już sobie biorę moje drugie lusterko. Bo tutaj mam jedno, ale do drugiego będę chciała zerkać. To jest taka, słuchajcie, szczota. Ale no dobra, zobaczmy, jak ona będzie wyglądała na bazie. I przypomniałam sobie, kto też tą maskarę, słuchajcie, bardzo zachwala. A mianowicie Marta Zmalowana bardzo zachwala tą maskarę. Ona mówi, że ma swoje rzęsy bardzo krótkie i właśnie tą maskarą może uzyskać przepiękny efekt, więc zgadzam się z nią. Rzęsy są ładnie rozczesane i fajnie podkreślone. Naprawdę bardzo dobra maskara i powiem Wam, że na bazie również wygląda fajnie. Tylko ja jestem tak przyzwyczajona do silikonowych tych szczoteczek, że muszę się naprawdę przyzwyczaić do tej szczoteczki. Ona jest tak wielka, że się boję, że się zaraz nią upaćkam. Naprawdę, ta szczoteczka, zobaczcie, zajmuje moje całe oko. Ale patrzcie, jedna warstwa. To jest to. To jest ta jedna warstwa. A wiecie, że ja lubię robić drugą warstwę, więc zaraz zobaczycie, jak będzie po drugiej warstwie wyglądała. Tylko jeszcze Wam pokażę jedną warstwę na dolnej powiece, właśnie na tej bazie. Więc tylko skończę tutaj szybciutko drugie oko. No muszę naprawdę uważać. Muszę uważać, żeby się tą maskarą nie ubrudzić, może będzie mi lepiej patrzeć w dół. Dobra,
Teraz zrobię szybciutko warstwę tutaj dolnej powieki. No, na bazie powiem Wam, o wiele szybciej chwyta ten tusz, o wiele szybciej maluje się dolne rzęsy, jak mam bazę z Essence. I zobaczcie, dolne rzęsy. Widzicie? Jedna warstwa. Dobrze, słuchajcie, żeby nie przedłużać tego filmu, zrobię sobie szybciutko drugą warstwę i już do Was wracam. I rzęsy mam wytuszowane, to są dwie warstwy tego tuszu. No powiem Wam, że rzęsy naprawdę są ładnie rozczesane, mocno podkreślone. Bardzo ładnie to wygląda. Ta maskara jest warta polecenia. I wiecie co? Czegoś mi w tym makijażu brakuje. Domyślacie się? Rozświetlenia w wewnętrznym kąciku oka. To jest właśnie to, co ja zawsze lubię. Jest różnica, zobaczcie tu, a tutaj. Takie rozświetlenie i używam do tego rozświetlenia tego rozświetlacza z PZE i przeciągnę sobie właśnie tu i na dolną powiekę. I o to właśnie chodzi w tym makijażu, żeby jeszcze ładnie rozświetlić ten wewnętrzny kącik oka. To jest właśnie to. I wiecie co? Delikatnie. Tak delikatnie. Jeszcze sobie rozświetlę łuk brwiowy. Naprawdę delikatnie przeciągnę tutaj. Muskając właśnie pod łuk brwiowy. Tak tyci, tyci. I to już będzie takie wypełnienie tego makijażu. I teraz przydałaby się pomadka, co? Więc już Wam dla Was, oczywiście dla Was, pomalujemy usta, jak wiecie, znikam Wam, znikam z kadru, ale już wracam. Jak wiecie, nie mam pomadki Pumpkins, więc użyję moją pomadkę z Belle 03 i ja ją kupiłam w Biedronce. Taka nudziakowa, troszeczkę zrobimy te usta. Już ten makijaż sobie wykończymy ładnie i właśnie Agnes nie maluje ust i to jest widoczne, że u mnie z ustami jest problem. Ja naprawdę bardzo, bardzo mało i bardzo rzadko. Już wracam. Bardzo mało i bardzo rzadko maluję usta, ale weźmiemy sobie te usta, powiększymy. Pod filmem będziecie mieć napisane, z jakiej firmy jest ten błyszczyk. On tak zaraz będzie pulsował i będzie te usta delikatnie powiększał. Widzicie, ja jakoś w ustach wymalowanych mało się widzę, ale tak właśnie wyszły usta, tak wyszedł makijaż oka. Jeszcze możecie zerknąć. No powiem Wam, taki pumpkin spice naprawdę mi się dzisiaj udał. Rozpuszczę włosy, ściągnę spineczki i tak właśnie, moi drodzy, wygląda ten makijaż pumpkin spice. Troszeczkę mi nad tym makijażem zeszło czasu, ale powiem Wam, że ja na tą chwilę bardzo dobrze w tym makijażu się czuję. On faktycznie podkreśla moją tęczówkę, te odcienie podkreślają moją tęczówkę. Fajnie też by wyglądało na linię wodną, dolną linię wodną, ją rozjaśnić taką kremową kredką, ale
mam taką kredkę, ale w tej chwili pozostawię ten makijaż tak. Bardzo mi się ten makijaż podoba. Jak widzicie, tymi cieniami również mogłam uzyskać taki właśnie makijaż Pumpkins. Bardzo dobrze się dzisiaj w tym makijażu bawiłam. Mam nadzieję, że Wy również się ze mną dzisiaj dobrze bawiliście. Jeżeli chcecie odtworzyć ten makijaż, to proszę bardzo, macie go krok po kroku. Ja powiem Wam, że naprawdę w takim makijażu na imprezę taką właśnie halloweenową bez problemu, czy na jakąś domówkę, czy w ogóle na imprezę, spokojnie bym się wybrała. Na początku wydawał mi się ten makijaż mocny, ale jak zobaczycie, jak widzicie teraz, jest mocniejszy, jest wieczorowy, ale no nie jest taki aż bardzo mocny, prawda? Bardzo ładnie wyszedł, bardzo fajnie się te cienie, słuchajcie, tutaj ze sobą połączyły, naprawdę na tym oku wyglądają cudownie. Nie bójcie się, nie bójcie się, szalejcie z makijażem. Ja też, widzicie, dzisiaj troszeczkę zaszalałam, z Wami razem tworzyłam ten makijaż i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego. Także mam nadzieję, że Wam również ten makijaż się spodobał. Oczywiście, jeśli Wam się ten film i ten makijaż i w ogóle co w tym filmie się działo, jeśli Wam się spodobało, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka do góry. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, co sądzicie o tym makijażu, czy Wam się podoba, czy też będziecie chciały odtworzyć ten makijaż, bo widzicie, ja tutaj kombinowałam z różnymi cieniami. Jak macie jakieś właśnie cienie w odcieniach takich ciepłych, to taki makijaż stworzyć możecie w każdej chwili. Nie potrzebujecie typowych pumpkinsowych cieni. Także kochani, dajcie oczywiście znać w komentarzu. Ja będę już zakończać ten film, będę z Wami się żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My widzimy się już w następnych filmach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!